Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o śniadaniu i o, powiedzmy, najważniejszych posiłkach w ciągu dnia. Czy ta ilość posiłków, kolejność posiłków, czy czas posiłków ma jakieś tutaj znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Wiele badań epidemiologicznych wykazuje, że osoby, które nie spożywają śniadania, mają większą masę ciała i ogólnie jakieś tam problemy zdrowotne. I z tego wzięło się takie przekonanie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i jedząc śniadanie, no będziemy szczuplejsi i zdrowsi, tak? Jednakże, no niestety to badanie, czy osoby po prostu, które nie jedzą śniadania, problem z nimi jest taki, że one często nie jedzą śniadania dlatego, że nie mają na to czasu, czyli wstają za późno do pracy, tak? Czy po prostu, no, planują sobie, że nie jedzą tego śniadania. No i w ciągu dnia też często tego typu osoby nie jedzą pełnowartościowego obiadu, tylko coś tam przegryzają w ciągu dnia. Ogólnie te odżywianie, no, nie jest za bardzo zaplanowane i nie jest zbyt zdrowe. I bardzo często też te osoby jedzą bardzo duże kolacje, bo po prostu po 12-15 godzinach pracy wracają do domu, mają chwilę i jedzą po prostu bardzo dużo za cały dzień. Jedzą też niezdrowo. No i stąd oczywiście po dłuższym czasie przekłada się to na niezdrową masę ciała i na jakieś tam też nawyki zdrowotne. Oczywiście te osoby na przykład często nie trenują, nie ruszają się i tak dalej, i tak dalej. Co też w wielu innych badaniach oczywiście przekłada się na wyniki, tak? Bo różnego rodzaju diety porównując, też często jest tak, że osoby z jednej diety na przykład częściej trenują, a z drugiej nie, tak? I to też wpływa oczywiście na wyniki. Dlatego też tutaj tego typu badania epidemiologiczne nie do końca są no, takim jasnym obrazem, tak? Nie dają nam pełnego obrazu. Wykazano, że jeżeli ktoś nie je nawet śniadania i nie wiem, zaczyna pierwszy posiłek spożywa nawet o 13 czy o którejkolwiek tam nieważnej godzinie, ale spożyje w ciągu dnia taką samą ilość kalorii, to wpływ, co osoba jedząca śniadanie, to wpływ na masę ciała będzie bardzo podobny, tak? I to jak najbardziej nie jedząc śniadania, jak najbardziej można chudnąć, jak najbardziej można budować masę mięśniową, chociaż dla budowy masy mięśniowej te regularne posiłki byłyby bardziej wskazane, ale nie ma to większego znaczenia, tak dużego znaczenia dla masy ciała na pewno i nie jest to na pewno główny czynnik determinujący naszą masę ciała. Także tutaj na pewno to, że po prostu osoby jedzące śniadanie, no, bardziej przykładają się do swojej diety, ma duże znaczenie. Ale też wiele badań teraz mówi o tym, że wcześniejsze jedzenie kolacji, czy te okno żywieniowe, powiedzmy, które kończy się troszeczkę wcześniej, też ma korzystny wpływ na zdrowie, tak? Że po prostu ogólnie późne jedzenie kolacji, szczególnie też duża kolacja, no nie jest na pewno najlepszym rozwiązaniem dla naszego zdrowia. Dlatego też, jeżeli mamy wybór, tak? Jeżeli jest to nam wygodne i możliwe, to lepiej, powiedzmy, nie, mieć na przykład od 8 do 18 rano, czy od 6 do 18, niż od 13 do 23, tak, żeby krótko przed spaniem jeść kolację, ponieważ ta kolacja będzie wpływać na nasz sen i prawdopodobnie przez to na inne aspekty zdrowotne. Dlatego też warto troszeczkę zrobić odstępu od kolacji do pójścia spać, to będzie korzystne. A czy śniadanie zjemy jakoś tam bardzo wcześnie, czy troszeczkę później, no nie ma to żadnego dużego znaczenia, jeżeli dbamy o naszą dietę, o podaż kaloryczną i ogólnie o to, żeby była ona jakoś tam zaplanowana, tak? Jeżeli, no, nie mamy czasu po prostu na posiłki i na wieczór się obiadamy, no to wiadomo, że na pewno to na zdrowie nasze nie wpłynie korzystnie. No i tutaj też pytanie, czy jest w ogóle jakiś najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który trzeba jeść, czy nie wiem, jakieś określone godziny posiłków. No nie ma najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Tutaj każdy posiłek, można powiedzieć, że jest tak samo ważny i pod względem znowu sylwetki, szczególnie odchudzania, ale też i zdrowia. Te pory posiłków, no, mogą być bardzo elastyczne. Możemy jeść w ciągu na przykład 8-godzinnego okna, możemy jeść w ciągu 12-godzinnego okna, możemy jeść, tak jak mówiłem, od 10 do 20, możemy jeść od 8 do 18, możemy te godziny tych posiłków na pewno też przesuwać, możemy dostosować to do swojego stylu życia i do rytmu dobowego. Jedyne w sumie, co jest na tyle ważne, to żeby nie jeść bardzo później kolacji, o czym mówiłem wcześniej. No i w niektórych aspektach zdrowotnych na pewno też regularne posiłki są wskazane, tak? Bo na przykład jeżeli ktoś ma hipoglikemię reaktywną, to raczej dwa posiłki w ciągu dnia się nie sprawdzą, tak? Raczej cztery albo więcej w ciągu dnia będą wskazane i to może korzystnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie. Po prostu, no, niektóre osoby źle się czują, jedząc rzadziej, tak, mają jakieś tam spadki energii, bóle głowy, drżenia rąk i rozdrażnienie między posiłkami. I tak samo znowu, jeżeli budujemy masę mięśniową, to wtedy te większa ilość posiłków prawdopodobnie też lepiej, no na pewno, tak, na pewno lepiej się przełoży na budowanie masy mięśniowej, ale jeżeli jemy, czy tam po prostu celem naszym jest jakieś tam zdrowie i powiedzmy w miarę dobra sylwetka, to tutaj nie musimy aż tak dokładnie pilnować tych godzin posiłków. Jeżeli nie pasuje nam jedzenie śniadania, to wcale nie musimy go spożywać i nie ma najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Tyle w tym odcinku, dzięki, do zobaczenia wkrótce.